to trzeba widzieć. To trzeba widzieć, co się pod Sejmem dzieje. Nie mam legitymacji, proszę pana, przy sobie. Nie mam obowiązku nosić legitymacji. Proszę, co to jest? Pan nie naruszył moją cielesność. Pan nie ma do tego prawa. Naruszył pan moją cielesność. Co znaczy? Proszę pana, dlaczego pan nie pozwalał tędy przejść? Niech pan się... Proszę się przedstawić. Pana, to ja się nazywam Sławomir Nitras i jestem posłem. Proszę się przedstawić. Dlaczego pan mi nie pozwolił iść po tym chodniku? Dlatego, że nie wiem, kim pan jest. Ale to jest chodnik, proszę pana. Trzeba mieć w Polsce zgodę, żeby chodzić po chodniku? Nie, proszę pana. A czy tu jest zabronione chodzenie po tym chodniku pod Sejmem? Nie, nie jest zabronione. No to dlaczego pan mi nie pozwoli? Proszę pana. Dlaczego pan mi nie pozwoli? W tej chwili ja nie wiem, kim pan jest. Posłem jestem, ale jestem obywatelem, idę po chodniku. Proszę pana, prosiliśmy pana. To jest chodnik. Ten chodnik jest przed płotem, a ja powiedziałem panu, że nie mam przy sobie legitymacji, bo nie mam obowiązku. Czy dano pan powiedzieć? My nie mieliśmy pojęcia, że pan jest. Nie będzie pan zakrzyczał. Wiedział pan, bo ja pana przedstawiałem się. 15 razy panu powiedziałem, że jestem posłem. Ale ja zadam panu inne pytanie. Czy po tym chodniku obywatele nie mają prawa chodzić? Ale na razie, proszę pana, pan. Ja zadałem panu pytanie. Czy ta pani nie jest posłem? Czy ta pani ma prawo iść tym chodnikiem? Ja nie mam prawa. A dlaczego? Bo jesteśmy najwyraźniej nierówni. Ale dlaczego nie możecie chodzić tym chodnikiem? Tu jest płot. Tu wolno chodzić, proszę pana. Tu jest ulica, wolno chodzić. A panowie, proszę pozwolić ludziom chodzić. Po ulicy. Bo to wy robicie ale z tego po państwo policyjne. Nie wolno chodzić. Ale to jest chodnik, proszę pana. Jest to, to chodniku. Posłucham. Proszę pozwolić tym ludziom przejść. Niech pan nie kłamie. Kłamiecie. No i dlaczego nie pozwalacie przejść ludziom po chodniku? Dlaczego? Chcieliście mnie pobić tylko dlatego, że jestem człowiekiem. Zwykłym, który szedł chodnikiem, bo nie wiedzieliście, kim jestem. Chcieliście mnie pobić. Szarpali. Nie mam legitymacji. Proszę pana, w Polsce, niech pan przyjmie do wiadomości. W Polsce nie ma obowiązku chodzenia z dowodem osobistym po ulicy. Można chodzić bez dokumentów. Przedstawiłem się panu. Ja tak samo nie przedstawiłem się panu, ja pan tak mnie szarpał. Ma pan szczęście, że tego nie nagrałem. Pan to wiedział, bo ja panu powiedziałem. Pan to wiedział, bo pan powiedział, nie miałem żadnego posiedzenia. A co mam zrobić? Co mam zaświadczenie od rodziców? Nie mam, proszę pana. Idę wieczorem do znajomych, idę do znajomych na demonstrację i nie mam obowiązku między sobą legitymacji. A my pana nie znamy. Ale pan nie ma prawa mi zabronić chodzić po chodniku. Ja nie mam obowiązku pana znać. Proszę zawołać swojego przełożonego. Przełożonego swojego zachować. Przełożonego, proszę pana. Panie, skierowany pan na czy pan jest przełożonym tych panów? Proszę zawołać przełożonego. Ci ludzie mają prawo chodzić po chodniku. To są ludzie, obywatele Rzeczpospolitej, którzy w Warszawie, z centrum miasta, mają prawo chodzić po chodniku. A wy nie macie prawa innego zabraniać. I proszę zrobić przejście i dać ludziom chodzić przy przechodniku. Możemy tak się umówić? Oczywiście. To proszę, a dlaczego ten pan mi nie chciał puścić? Pan poseł może iść. A dlaczego ja mogę iść, a ci ludzie nie? Proszę pana, nie wiem, dlaczego ci ludzie nie mogą. Ale to niech pan powie, na jakiej podstawie. Czy ja mogę przejść? Ale, oczywiście. Proszę pana, ten pan mnie nie puścił. A powinien pan wiedzieć. Wszystkiego nie mogę mieć. Ale pan odpowiada za policjantów. Ja panią nie blokuję. Co to jest? Żeby se... Niech pani poczeka. Wobec coście ludzi, zwykłych ludzi, którzy nic tego nie robią. Nic tego nie robią. Poturbowaliście mnie tutaj. Szarpaliście mnie, tylko mówiłem głośno, że jestem posłem. Jakbym był zwykłym człowiekiem. Nie macie prawa tego robić. Wie pan dlaczego? Bo ja nic nie zrobiłem. Bo ja po prostu szedłem chodnikiem. Grzecznie, nie krzyknąłem żadnego hasła. Nie powiedziałem, nie, niech pan pozwoli mi spojrzeć. Ale ja nie, ale, a jakbym nie był posłem, to co? To wolno mi szarpać? Wolno mi, a to dlaczego oni mnie szarpali? Szarpaliście mnie, a teraz kłamiecie. Szarpaliście mnie, tu jest świadek. Tu jest świadek. Szarpałeś mnie, człowieku. Nic ci nie zrobiłem. Nic ci nie zrobiłem. Nie macie prawa tak. Tu nie chodzi o. Nie, proszę pana, nie zażegnajmy. Zażegnanie jest jedno. Tu jest chodnik i mają ludzie prawo chodzić po chodniku. I proszę ich zostawić, bo to wy prowokujecie niebezpieczne sytuacje. Mogą sobie iść, naprawdę. Jestem żywym dowodem na to, że nie mogą. No to ja pana wszedłem przepuścić. To nie, to proszę przeprosić tych ludzi za to zachowanie tego pana i tego pana. Ja za nikogo nie będę przepraszał. To niech ci panowie przeproszą za swoje zachowanie. Ale my nie mamy za co przeprosić. Ma pan przeprosić za to, że pan tak tego chłopaka pan szarpał. Chciał na chodniku. Ja co wy ludzie robicie? Pana nie jesteście nienormalni? To jest pana zdanie. Tu są kamery i będzie widać, kto kogo szarpał, jak będzie pan chciał. I wie pan co? I to pan mi to powiedział. Mnie pan szarpał, nie widział pan tego? Absolutnie, proszę pana. Wiecie co? Nie wypada, żeby funkcjonariusze państwa polskiego kłamali. Jedyne co blokowali, zwykły... A jakim prawem pan? Czy mam prawo przejść tym chodnikiem? Ale proszę pana... Stop! Mam prawo? Wiem, że pan jest posłem. Nie! Jakim prawem pan blokował moje przejście tym chodnikiem? Jakim prawem? Jakim prawem tego chłopaka, tej pani? Jakim prawem? Ludzie, nie zachowujcie się jak opętani ludzie. A co pana to interesuje? Chodnikiem kobieta chce. Ale proszę pana, bo to pan nie ma prawa pytać obywateli wolnego kraju, gdzie oni idą. Do domu idą, do sąsiadów idą. Chodnikiem idą, nie środkiem ulicy. Są trzeźwi. Ale nie byłam przepuszczona.
przepuszczony. Ale ja nie byłem przepuszczony. Pani, przyszedłem tu przed chwilą. To niech pan przeprosi za to, co tu zaszło. Za co? Za to, że policjanci nie chcą ludziom pozwolić na pochodniku. Ale ja nie będę za wszystkich policjantów przepraszał. Proszę pana, jakim prawem wy się tak zachowujecie? To wy prowokujecie. Mówicie, że obywatele RP są... To wy prowokujecie te zachowania. To nie, ja to mówię. To wy prowokujecie te zachowania. Bo spokojnych ludzi, na chodniku zasypiacie, szarpiecie i nie każecie im pozwolić, nie dajecie im przejść. Czemu pan mówi w liczbie mnogiej? Bo, jest, bo wy jesteście tu w liczbie mnogiej, proszę pana. A to pan sam jest? Każdy odpowiada za siebie. Nie, proszę pana. To znaczy co? Każdy policjant odpowiada za siebie? Co pan gada? No jak pan tak może... Tak, wszyscy chcą. Proszę zagwarantować ludziom możliwość chodzenia po tym chodniku. I nie zadawać pytania, dlaczego idę tym, a nie tamtym. Wie pan, dlaczego chodzę tym? Bo mam ochotę iść tym. Proszę bardzo. To proszę pozwolić wszystkim chodzić. Wszyscy mają prawo iść. Szanowni państwo, proszę korzystać z chodnika, odzyskany. A wy, panowie, łapy precz od ludzi, którzy idą chodnikiem. Nie macie tego prawa. Proszę pana, z wolności słowa korzystam. I pan nie jest od tego, żeby oceniać moje słowa. To ja zostałem poszarpany przez pana podwładnych, których pan, za których pan nie chce przeprosić. Nie jestem podwładny, nie są moi podwładni, proszę pana. A ja jestem pana podwładny? Dlaczego pan ocenia moje postępowanie? Nie, ale ja uważam, że pan krzyczy. Pan powinien mnie przeprosić. Ja? Tak, za to, że tu tutaj zaszło. Za to, że chcę pana przepuścić? Bo koledzy być może nie wiedzieli, że pan jest posłem. Ale to nie ma znaczenia, proszę pana. Każdy obywatel ma prawo przejść. Pan mówił, że pan nie może przejść. Bo nie mogłem. Proszę bardzo. Ale nikt nie mógł przejść, proszę pana. Ale wszyscy mogą. Nie, a pan powiedział ważne zdanie, że każdy ma prawo chodzić po chodniku. Proszę bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, korzystajcie do woli. A panowie, długo się musicie uczyć. Długo, żeby być policjantami w demokratycznym państwie. Długo. Zapamiętajcie sobie te twarze. Brawo, Sławek. Zapamiętajcie sobie te twarze. Wstyd. Waszym matką powinno być wstyd, waszym ojcem. A i waszym przełożonym. Że was nie wyedukowali. Co wolno, a czego nie wolno.